1 600 000 zł z funduszy europejskich umożliwi w mieście Kolno inwestycje w mikroinstalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, które będą użytkowane przez lokalną społeczność. Umowę w tej sprawie podpisali w Urzędzie Miejskim w Kolnie wicemarszałek Marek Olbryś i burmistrz Andrzej Duda. Aplikacji jest więcej niż pieniędzy, ale to już gmina będzie chciała dostosować tą ilość beneficjentów do tych pieniążków i tutaj będzie już pan burmistrz o tym pewnie mówił. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że województwo podlaskie jest szczęśliwe, że te pieniądze będą służyć przede wszystkim w oszczędności finansowej gospodarstw domowych, ale też myślę, że to jest dobry moment, żeby oszczędzić środowisko naturalne, bo czym więcej energii dostępnej, energii odnawialnej, tym mniej zanieczyszczenia dla środowiska i o to nam chodzi, a poza tym, że finansowo beneficjenci będą mieli tańszą energię. I to przede wszystkim te dwa czynniki, które bardzo dobrze będą komponować się z polityką finansową gminy, ale też i wszystkich osób, które będą beneficjentami tego programu. Realizacja programu oznacza korzyści nie tylko dla bezpośrednich beneficjentów, ale także będzie miała dobroczynny wpływ na ochronę środowiska. W mieście zostaną zamontowane dwa rodzaje instalacji. 6 instalacji kolektorów słonecznych i 61 paneli fotowoltaicznych. Dzięki temu roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie ponad 200 ton równoważnika CO2. Kolno naprawdę dba o środowisko. My na wszystkich budynkach administracji publicznej mamy już panele fotowoltaiczne. Wiemy, że to się opłaca, wiemy, jak to się sprawdza. Wiemy, że mamy na tym konkretnie oszczędności finansowe, ale również ekologiczne. Dlatego teraz przystępujemy do tego projektu. My jako miasto musieliśmy czekać ze względu na to, że nie posiadamy na swoim terenie ani Natury 2000. Jesteśmy tylko gminą miejską, więc mieliśmy mniej punktów niż inne gminy. Ale bardzo się cieszę, że doczekaliśmy się, że te pieniądze się znalazły dla wszystkich gmin. Przed nami teraz intensywna praca, bo chcemy, żeby nasi mieszkańcy mogli te panele zainstalować do momentu, w którym będą mogli jeszcze sprzedawać jako prosumenci tę energię na normalnych warunkach, tych, które obowiązują teraz. Jak zapowiedział Andrzej Duda, burmistrz Kolna, jeszcze w tym tygodniu odbędzie się nadzwyczajna sesja miejskiego samorządu i ruszą wszelkie procedury oraz szukanie wykonawców. Nawet na nowych warunkach fotowoltaika jest przedsięwzięciem opłacalnym. Nie chcemy przedłużać o 2 tygodnie procesu skierowania decyzji do naszych mieszkańców. Chcemy, żeby oni jak najszybciej mogli zacząć realizować swoje inwestycje polegające na montowaniu paneli na posesjach. I ja uważam, że jest to możliwe, bo jest sporo firm, one wydzwaniają. Teraz sam odbierałem kilkanaście czy kilkadziesiąt nawet telefonów w ciągu miesiąca z propozycjami. Tych firm jest naprawdę sporo. W naszym mieście jest kilka, które montują panele fotowoltaiczne i mam nadzieję, że one się do tego przygotowywują. Wiedziały, że otrzymamy to dofinansowanie i myślę, że wszyscy powinni zdążyć w tym czasie zainstalować te panele, w którym będą mogli zdać te instalacje jako prosumenci. Dodatkowe pieniądze, dzięki którym został zwiększony budżet konkursu dla samorządów na inwestycje tego typu, pochodzą z funduszy, jakie województwo podlaskie otrzymało z REACT-EU. To nowy mechanizm Komisji Europejskiej utworzony w odpowiedzi na kryzys wywołany przez pandemię. Część z tych środków zarząd województwa przeznaczył na inwestycje w OZE. Wartość tego projektu wynosi 2 miliony złotych, a dofinansowanie z funduszy europejskich 1 600 000. Wszystkie instalacje zostaną zamontowane na dachach indywidualnych gospodarstw domowych. Dzięki zwiększeniu przez zarząd puli w tym naborze o prawie 8,5 miliona złotych do kwoty 123 milionów 300 tysięcy złotych dofinansowanie uzyskały dodatkowe gminy: Jaświły, Jedwabne, Rudki, Kolno, Łapy i Kołaki Kościelne. W całym konkursie, uwzględniając przyznane właśnie dotacje, dofinansowanie otrzymało 101 projektów.
Zespół Szkół Specjalnych w Łomży obchodził swoje 60. urodziny. Ten piękny jubileusz to święto szkoły, które zgromadziło jej przyjaciół, rodziców i zaproszonych gości. Był okazją do przywrócenia wspomnień i refleksji nad upływającym czasem. Przez minione 60 lat, dzięki kolejnym dyrektorom, nauczycielom i pedagogom, pracownikom administracji i obsługi, oferta szkoły poszerzała się. Początki placówki to szkoła podstawowa specjalna, następnie w roku 1982 powołano zasadniczą szkołę zawodową i wówczas powstał Zespół Szkół Specjalnych. W 1999 roku w skład zespołu weszło publiczne gimnazjum, a w 2009 roku został powołany ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, w którym obowiązek szkolny spełniają dzieci z głęboką niepełnosprawnością. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć pierwszych dyrektorów tej wyjątkowej pod każdym względem placówki. Za moich czasów troszeczkę inne były kryteria kierowania do takiej szkoły, ale potrzeba zaopiekowania się dziećmi tymi z rodzin, szczególnie takich niewydolnych wychowawczo, była ogromna. Także ja nie wyobrażam sobie, żeby takiej szkoły nie było, bo to zintegrowane nauczanie w szkole normalnej to nie jest do końca tak, bo te dzieci czują się najlepiej w swoim środowisku i tutaj czują się takie dowartościowane, a tam raczej na drugim planie są. Z sentymentem wracam do ludzi, z którymi pracowałam, dzieci, uczniów, absolwentów, których spotykam na mieście, rodziców, z sympatią do mnie i do nich. Ponadprzeciętne zaangażowanie kadry szkoły, której misją jest kształtowanie wyjątkowych umysłów i serc uczniów tej placówki, sprawia, że Zespół Szkół Specjalnych w Łomży staje się symbolem tego, co najbardziej wartościowe, czyli zdobywania wiedzy i kształtowania charakterów młodych ludzi z niepełnosprawnościami. Czujemy się nierozerwalną częścią tego miasta, czujemy się na swoim miejscu, pomagamy od 60 lat. Jest to niebagatelna pomoc, ponieważ pomagamy grupie osób z niepełnosprawnością, ich rodzicom. Nie jest to łatwa praca, wymagająca, ale też jesteśmy na to przygotowani, bo mam wspaniałą kadrę nauczycieli, wspaniałą kadrę, jeśli chodzi o obsługę. Wszyscy pracownicy pracują na rzecz szkoły. Zespół Szkół Specjalnych w Łomży to codzienne kreowanie postaw dobra, prawdy i przyjaźni oraz przygotowywanie każdego ucznia do odpowiedzialnego udziału w życiu społecznym, kulturalnym i rodzinnym. Doceniają to szczególnie rodzice uczniów z niepełnosprawnościami. To jest bardzo dobra szkoła. Mam kontakt z różnymi rodzicami, tak jako rodzic dziecka niepełnosprawnego. Utrzymuję kontakt z różnymi rodzicami, tak, które też mają dzieci niepełnosprawne. Mój syn akurat ma zespół Dana, więc największy kontakt mam z takimi rodzicami. Oceniam ją bardzo pozytywnie. Jak rozmawiam właśnie z innymi rodzicami na tle innych szkół, to nasza szkoła naprawdę dba o dzieci, dba o dodatkowe zajęcia, o dodatkowe fundusze. Dzieci są zaopiekowane. No i kontakt z nauczycielami, z wychowawcami jest bardzo dobry. Większość z nas lubi wracać tam, gdzie była już, dlatego młodzież wspólnie z nauczycielami zabrała gości w podróż do przeszłości Szkoły Specjalnej w Łomży. No dobrze, opowiadajcie, co w domu, co w szkole. Dziadku, w jakiej szkole? My odwrotnie na zewnątrz siedzimy. Wszystkie rezygnacje siedzimy. Gromkimi brawami przyjęto szkolne przedstawienie, spektakl o historii 60-letniej dziś szkoły. Bardzo lubię przyjeżdżać do tej szkoły, bardzo fajna jest szkoła, nauczyciele też bardzo fajni, bardzo mili. Super mam wychowawczynię bardzo, miłą bardzo, nazywa się pani Danusia Wierzbowska, czuję się bezpieczny. Wśród zaproszonych gości pojawił się wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś, który w imieniu zarządu województwa przekazał na ręce dyrektor zespołu szkół prezenty i deklarację dalszej współpracy i wsparcia placówki. Placówka w moim roczniku, że tak powiem, bardzo zasłużona i bardzo potrzebna dla miasta, dla powiatu łomżyńskiego, dla okolicznych mieszkańców, dlatego że pełni cudowną rolę pomocy dla człowieka, który potrzebuje tej pomocy w edukacji, w wychowaniu. Pedagodzy, specjaliści, którzy pracują w tej szkole, są bardzo ofiarni. Na jubileuszowym spotkaniu pojawili się również absolwenci Zespołu Szkół Specjalnych, którzy publicznie przyznali, że tęsknią za nauczycielami i szkołą. Najlepsi nauczyciele, którzy
ze mną pracowali. Kolejną niespodzianką uczniów zespołu szkół specjalnych były jasełka. Nie mogło zabraknąć aniołów, diabła, śmierci, pastuszków i figlarnej kozy. Witam ślicznie, gospodarzy! Niechaj pan się dobrze darzy! Me! Ja idą, idą przebierańcy, będą śpiewać, będą tańczyć. Hej, kolenda, kolenda! Przychodzimy do was z radosną nowiną, aby się pochwalić przed Bożym dziecinem. Przyszliśmy weseli, abyście nas przyjęli. Hej, kolenda, kolenda! Witajcie, nowofiesy! I my was się mieli! Coś się szybko dziecię życzę i zobaczcie! Występ artystyczny podopiecznych zespołu szkół specjalnych wzruszył wszystkich obecnych na sali. Jesteśmy obowiązani poniekąd, aby tę przestrzeń dla tych dzieci tworzyć jak najlepszą, ale z drugiej strony jako ludzie, też obdarzeni, myślę, empatią, chcemy po prostu, aby te dzieci czuły się tutaj w tym obiekcie, w tej szkole jak w domu. Dzieje się to oczywiście tylko i wyłącznie dzięki wspaniałej kadrze, wspaniałym nauczycielom, pedagogom, którzy na co dzień pracują z tymi dziećmi. Jak na każdym jubileuszu nie mogło zabraknąć tortu, gratulacji, podziękowań i wzruszeń. Od roku szkolnego 2019-2020 zajęcia w Zespole Szkół Specjalnych odbywają się w dwóch obiektach przy ulicy Nowogrodzkiej 4 i Skłodowskiej 5. Obecnie w zespole uczy się 126 uczniów w wieku od 3 do 25 lat. Obecnym na uroczystości dyrektorom przedszkoli, szkół, burs, poradni psychologiczno-pedagogicznych kierująca placówką Lucyna Antecka dziękowała za wspólne zaangażowanie i działania podejmowane na rzecz ucznia z niepełnosprawnością. 60-lecie działalności to doskonała okazja do wyznaczania nowych celów i zadań. Szkoła i jej pracownicy oraz podopieczni mają marzenia i chcą dalej się rozwijać. Jeśli uda się jeszcze coś wyremontować, to z przyjemnością. Jeśli udałoby się też w naszym mieście zrealizować zatrudnienie wspomagane we większym zakresie, to też byśmy byli niesamowicie wdzięczni. Wyjątkowy jubileusz wyjątkowej szkoły podsumować można tylko słowami księdza Jana Twardowskiego. Gdyby wszyscy mieli po 4 jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości, gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. Mieszkańcy województwa podlaskiego po raz 18 będą wybierać swoje najlepsze produkty. Trwa nabór do kolejnej edycji konkursu Podlaska Marka. Faworytów można zgłaszać w tym roku w 10 kategoriach do 7 lutego. O szczegółach przedsięwzięcia poinformowali podczas konferencji prasowej marszałek Artur Kosicki i Magdalena Łużnicka-Sanczenko, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Urzędu Marszałkowskiego. To już 18 edycja konkursu Podlaska Marka, konkursu, który ma już swoją renomę, który jest już pewną wizytówką też województwa podlaskiego, ale też konkursu, który pokazuje to, co mamy najlepsze w różnych sferach, czy to społecznych, kulturalnych, ale też gospodarczych. Szanowni Państwo, pomimo sytuacji, z jaką mamy do czynienia od pewnego czasu, czyli z pandemią, trwającą pandemią, tą 17. edycję Podlaskiej Marki udało się zrealizować. Jak Państwo zaraz będą mieli okazję zobaczyć na slajdach, staraliśmy się rozstrzygnąć to jak najbardziej sprawiedliwie, rozstrzygnąć to markę, przyznanie tych nagród dla osób, które faktycznie się wpisały w nasze województwo swoimi wydarzeniami, ale też pokazały, że faktycznie robią coś nadzwyczajnego, coś, co
czego nikt inny nie robi. Podlaska Marka to jedna z najlepiej rozpoznawalnych inicjatyw promujących region. W poprzedniej edycji wpłynęło 177 zgłoszeń, a aż 10 tysięcy głosów oddano w plebiscycie konsumenta. Wyłoniliśmy laureatów w 9 kategoriach konkursowych, którzy otrzymali swoje nagrody podczas gali realizowanej online, na żywo, ze sceny Opery Filharmonii Podlaskiej. To już takie nasze tradycyjne miejsce na organizację gali Podlaska Marka. Faworytów można zgłaszać do 7 lutego w kategoriach produkt spożywczy, produkt użytkowy, inwestycja, odkrycie, wydarzenie, kultura, społeczeństwo, biznes, projekt 4.0 i marka bez barier. W marcu poznamy listę nominowanych, wówczas ruszy także głosowanie SMS na Podlaską Markę Konsumentów. Następnie zostaną wybrani laureaci. Tradycyjnie poznamy ich podczas gali finałowej, która jest planowana na maj-czerwiec. W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci poprzednich edycji. Tegoroczną nowością jest kategoria Marka bez barier. O nagrody tutaj będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje społeczne lub inicjatywy tych podmiotów, które wychodzą naprzeciw istotnym problemom osób z niepełnosprawnościami, albo instytucje te czy podmioty, które propagują, wspierają osoby niepełnosprawne. I to jest kategoria, która się pojawiła po dyskusjach zarówno wewnątrz urzędu, wewnątrz kapituły ostatniej, ale też i takie głosy do nas dochodziły, żeby docenić właśnie tych, którzy wspierają osoby niepełnosprawne, pokazują te dobre inicjatywy, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych. To nie wszystkie innowacje. Od tej edycji Podlaska Marka ma zmienione logo. Ten nowy znak już funkcjonuje, już laureaci poprzedniej edycji posługują się właśnie tym nowym znakiem. Jest on bardzo estetyczny, funkcjonalny, wydaje nam się, że będzie przyjazny w działaniach komunikacyjnych. Stworzony został także szczegółowy brandbook z zasadami stosowania tego znaku w działaniach marketingowych. Podobnie jak w roku ubiegłym, przyznane zostaną tytuły ambasadorów regionu honorowego oraz podlaskiej gospodarki. Jest jednak pewna zmiana. Dotychczas była wskazywana branża, ale jak już na początku mówiliśmy, to jest to 18. edycja. Będziemy wskazywali firmę lub osobę stanowiącą wizytówkę podlaskiej gospodarki w Polsce i za granicą. Jak co roku na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Finansowa w wysokości 10 tysięcy złotych oraz reklama w mediach regionalnych i ogólnopolskich. Promocja podczas zadań realizowanych przez samorząd województwa. Mam nadzieję, że tych głosowań będzie pomimo pandemii, pomimo sytuacji, jaką mamy w województwie podlaskim, jeszcze więcej, bo widzimy, że faktycznie chcą ludzie, przedsiębiorcy zgłaszać się do tego, organizacje społeczne są zainteresowane tą nagrodą, wręcz można powiedzieć, że czasami walczą o tą nagrodę, a kapituła ma naprawdę bardzo trudne zadanie z wyłonieniem tych już końcowych laureatów, tych najlepszych z najlepszych. Podlaska Marka to jeden z najstarszych i najbardziej cenionych plebiscytów w regionie. Organizowany jest od 2004 roku przez marszałka województwa podlaskiego. W ciągu ostatnich kilkunastu lat w konkursie rywalizowało 1300 produktów, które do dzisiaj, dzięki obecności na rynku i swojej doskonałej jakości, przyczyniają się do promocji podlaskiego w kraju i poza granicami Polski. Konsumenci w ciągu tych lat oddali ponad 190 tysięcy głosów.